Pokój i dobro, kochani. Dzisiaj mamy sobotę, 24 kwietnia, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na Zielone Pastwisko. Dzisiejsze Zielone Pastwisko, kochani, chciałbym rozpocząć od bardzo osobistego wyznania. Popatrzcie mi prosto w oczy, będę szczerym. Kiedy miałem kilkanaście lat, kiedy wyjechałem na oazę i zachwyciłem się tam Panem Jezusem, myślałem, że wystarczy tylko zaufać Panu Jezusowi. Dzisiaj, kiedy mam ponad pięćdziesiątkę, jestem tego pewien. Kiedy dzisiaj w Ewangelii Pan Jezus mówi, że Jego ciało jest prawdziwym pokarmem, a Jego krew jest prawdziwym napojem, wielu z Jego uczniów odwraca się od Jezusa i odchodzi od Niego, mówiąc, trudna jest ta mowa, któż jej słuchać może. I wtedy Pan Jezus wraca się do swoich apostołów i mówi, czyż i wy chcecie odejść? A oni mówią, Panie, do kogoż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. A my uwierzyliśmy i poznaliśmy, że Ty jesteś Synem Bożym. Wielu duszpasterzy w dzisiejszych czasach, ja to również potwierdzam, spotyka się z takim odrzuceniem Chrystusa, z odrzuceniem Kościoła. Dlatego że chcieliby, żeby Kościół był na przykład patriotyczny, albo żeby Kościół był charytatywny, albo kulturalny. A w momencie kiedy Kościół jest ewangeliczny, kiedy jest eucharystyczny, wówczas często się zamykają. Często wybiórczo traktują prawdy wiary i często chcą takiego kościoła klimatycznego taki jaki im odpowiada natomiast kiedy kościół jest wymagający wówczas wtedy odwracają się i ewakuują się z kościoła święty franciszek z Asyżu, założyciel mojego zakonu często przedstawiony jest z ptakami albo z bratem wilkiem są to piękne opowiadania nie powiem ale często niektórych razi święty Franciszek z krzyżem. Podczas gdy święty Franciszek jest bardzo zatapiony w tajemnice krzyża, zresztą sam na swoim ciele doświadczył ran Chrystusowych, obdarzony został stygmatami. Również w żubku, tam gdzie Pan Jezus był upokorzony, nie w jakichś pałacach, ale po prostu w ubogiej stajni się narodził. Również święty Franciszek bliski był Panu Jezusowi, który jest taki naturalny, zwyczajny i często ubogi, a niektórzy chcieliby Franciszka jako takiego romantyka. Bardzo kochani, podoba mi się wypowiedź Ojca Wojciecha Jędrzejewskiego dominikanina, który jest przyjacielem naszego klasztoru franciszkańskiego w Łodzi Naszgowskiej, który powiedział, że nazwa dominikanów pochodzi od nazwy łacińskiej psy pańskie. I mówi: w momencie kiedy pies, na przykład taki wierny pies, on nie rozumie woli swojego pana, ale po prostu idzie za nim w ciemno. I tak samo również my wszyscy myślę, że powinniśmy mieć taką postawę, takiego wiernego pieska, który idzie ze swoim panem, mimo że czasem nie rozumie jego woli, to jednak tak bardzo mu ufa, że jest w stanie pójść z nim na koniec świata. Bardzo często, kochani, nie jesteśmy w stanie przyjąć prawd, które głosił Jan Paweł II. Często chcielibyśmy takiego papieża od Kremówek, takiego nieszkodliwego, to znaczy takiego, który jest niewymagający, pomijając te wszystkie teksty, kiedy jak zatroskany ojciec. Który martwi się o swoje dzieci, często jest bardzo wymagający. Tak samo papież Franciszek. Doświadczyłem tego, że ktoś mówi, papież Franciszek w sposób skandaliczny wypowiedział się w jakiejś kwestii. Postanowiłem dotrzeć do źródła, przeczytałem cały, całą wypowiedź papieża. Okazuje się, że często to zdanie, które było cytowane, jest wyrwane z kontekstu. Albo na przykład kiedy artykuł ukazuje się na pierwszych stronach gazet, że papież Franciszek podkreśla wagę ekologii. Okej. Okay. Ale kiedy przeczytałem oryginalny tekst, okazuje się, że tam tylko dwa zdania były na temat ekologii. Natomiast mówił na temat bardzo ważnych moralnych wymagań, jakie stawia Chrystus, jakie stawia Kościół. Dwa miesiące temu, kochani, dowiedziałem się, że w archidiecezji łódzkiej co miesiąc ma miejsce około kilkuset apostazji, około kilkuset odejść z Kościoła. Co miesiąc. I pamiętam, trzy miesiące temu. Do naszej furty klasztornej przyszedł jakiś młody człowiek. Zadzwonił na domofon, zobaczyłem go w monitoringu i rozpoczął bardzo nieelegancko. Kiedy mogę się dostać do tej waszej instytucji? Powiedziałem, kancelaria jest otwarta od 16, ale za chwilkę do pana zejdę. Zszedłem na dół, usiedliśmy w kancelarii i mówię, czym mogę służyć? I powiedział, chcę akt chrztu. Powiedziałem, dobrze, ale do czego, czy można wiedzieć? Powiedziałem, a czy to jest takie ważne? No, do ślubu jest bardziej szczegółowe, więc do czego? Więc zgadłem, powiedziałem, pewnie do apostazji. Tak, do apostazji. Ok. Zacząłem szukać w komputerze imienia, nazwiska. Znalazłem. Kiedy wypisywałem dokument, to zaczął atakować Kościół, a zaczął od pytania, czy księża są za strajkiem kobiet, bo przecież Pan Bóg dał wolność człowiekowi, to nie można nikogo zmuszać. Więc odpowiedziałem mu w sposób bardzo delikatny na temat tego jak sam uważam, więc zaczął atakować od innej strony. Zaczął mówić, bo w kościele księża to są głównie karierowicze, to są osoby, które myślą tylko o kasie, to są pedofile. I wtedy spojrzałem na niego i: mówi, "Proszę pana, nie przyszedłem do zakonu, do kapłaństwa, żeby kogoś skrzywdzić, żeby kogoś wykorzystać, żeby dorobić się. Jestem franciszkaninem, jestem zakonnikiem. Wtedy on odsunął maseczkę mówi, wiem ojcze Piotrze, przecież uczyłeś mnie w piątej klasie. Ja wie, rzeczywiście, kojarzę twoje imię i nazwisko. Pamiętam, nie byłeś łatwym uczniem. Pamiętam, że rozpoczynałeś lekcję od tego, że się spóźniałeś, że przychodząc kopem otwierałeś drzwi, że później rzucałeś torbą na miejsce, gdzie, gdzie siedziałeś. I wtedy ja prosiłem, żebyś jeszcze raz powtórzył to wejście, żeby to było odpowiednie, kulturalne. Pamiętasz, to on mówi: Pamiętam, nie byłem łatwy. Ja wiem tak. I rozmawialiśmy gdzieś około półtorej godziny, i po półtorej godziny on mówi: Ojcze, chyba ja już nie chcę tak naprawdę robić użytku z tego, z tego dokumentu. Później natomiast gdzieś tam napisał do mnie maila i mówi: Jednak nasza rozmowa, mimo że ojca obdarzam szacunkiem, to mimo wszystko to nie, nie stanie na przeszkodzie, abym dokonał aktu apostazji. Więc odpisałem mu i do trzeciej w nocy pisałem taki długi list, że kościół, o którym ty mówisz, ja takiego kościoła nie znam. Mój kościół jest kościołem dobrym. W kościele miałem azyl, dlatego że tam miałem przyjaciół, tam wszyscy byli odpowiedzialni. Tak jak w szkole czasem byłem upokarzany, kiedy szedłem do kościoła, tam miałem przyjaciół, nauczyłem się tam w pingponga grać, nauczyłem się grać na gitarze i powiedziałem: Taki jest mój kościół, taki dobry, po prostu dobry, Chrystusowy. Nie odpowiedział mi na ten, na ten list. Do, do dzisiaj akt apostazji nie dotarł do naszej parafii. Gdyby już złożył, to prawdopodobnie byłby, musiałbym wpisać, zrobić adnotację w miejscu, gdzie był chrzczony, w księgach parafialnych. A więc mam taką nadzieję, że gdzieś tam Pan Bóg go zastopował. Dlatego, że apostazja, kochani, to jest takie duchowe samobójstwo. To jest powiedzenie, wyrzekam się Chrystusa, wyrzekam się Kościoła. W momencie, kiedy człowiek umiera i... Z takim nastawieniem, że wyrzekł się Chrystusa i Kościoła i Pana Boga, w, takim, w takiej sytuacji jest to po prostu śmierć duchowa. Kochani, wielu moich kolegów franciszkanów odeszło z zakonu. Niektórzy odeszli również z kapłaństwa. I nie chcę ich oczywiście oceniać. Każdy przypadek jest oddzielny, osobny i tak Ale myślę, że kiedy spotykam się z nimi to wielu z nich mówi o takiej ogromnej tęsknocie, jaką mają tam wewnątrz, takim poczuciu, że gdzieś tam pewnie zawiedli siebie, zawiedli może pana Jezusa. Pan Jezus jest oczywiście miłosierny i On prowadzi wszystkich i Pan Jezus daje kolejną szansę. To jest tak jak w nawigacji, kiedy tracisz wyznaczony szlak, to nawigacja wskazuje ci inną drogę dotarcia do celu. Również i w naszym życiu tak, tak jest, że gdzieś tam, jeśli pobłądzimy, to Pan Bóg potrafi sobie z tym poradzić i On wskazuje nowy kierunek, ale cel jest zawsze taki sam. Na zakończenie, kochani, chciałbym wydać wam to pytanie, które zadał dzisiaj Pan Jezus. Czy i wy chcecie odejść? Czy i wy chcecie odejść od Chrystusa, od Kościoła. Czy chcecie się ewakuować z Kościoła, który przeżywa różne trudności? Czy chcecie w tym Kościele być i uświęcać się mocą, którą Pan Jezus daje przez sakramenty? Na zakończenie, kochani, przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, Papa, pa. do jutra. thank you